Jeśli te filmiki Wam się podobają, dajcie łapkę w górę, komentujcie i udostępniajcie. Moje miasto jest inne, może to jest dziecinne, że się w nim już zdążyłem zadłużyć. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj osoba, która pół swojego młodego życia spędziła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ochocku. Bardzo serdecznie, Marku, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj Bartek Dygas. Muszę przyznać szczerze, że jest to wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ rzeczywiście pół życia spędziłem tego młodzieńczego mieszkając w Ochocku właśnie w Domu Kultury. Trudno cię było nie widzieć, jak było cię wszędzie pełno na scenie i tak dalej. Gdzie mieszkasz? Czym się zajmujesz? Mieszkamy i pracujemy w Piasecznie. Ja pracuję w przedszkolu muzycznym. Zatrudniony jestem jako nauczyciel muzyki. Jest to przedszkole, które kształci młodych muzyków do szkół muzycznych. Powiedziałeś, mieszkamy i pracujemy. Pracujemy z żoną. Żona moja również jest nauczycielem przedszkola, jest plastykiem, grafikiem, więc pokrewne artystyczne zawody. Praca dorosła, 14 lat pochłonęła mojego życia. Tyle już lat jestem po studiach. To jeszcze chciałbym cię zapytać właśnie o twoje wykształcenie. Wykształcenie mam wyższe, magisterskie, zdobyte też na ziemi świętokrzyskiej, bo niedaleko, bo w Kielcach. Na Akademii Świętokrzyskiej Jana Kochanowskiego, na Wydziale Artystycznym. To był Wydział Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Chcemy porozmawiać, chcemy przybliżyć sylwetkę tym zwłaszcza młodszym, którzy cię już nie pamiętają ze sceny w Ochocku. Bardzo cię proszę, gdzie to się zaczęło? To właśnie jakiś to był albo 90, albo 92 rok. To były przesłuchania do teatrzyku, który był prowadzony oczywiście przez... Nie będę mówił jak tu poprzednicy, panią instruktor, panią Bożenę Samelę, tylko to była nasza ciocia. Ta ciocia personalnie to jest kto? To ciocia Bożenka, ciocia Bożena Samela, która prowadziła właśnie nabór do teatrzyku, chyba to się nazywał wtedy już Puchatek. Być może to była jakaś inna nazwa wcześniej. Ja zapamiętałem, że był to Puchatek. Natomiast potem była jeszcze utworzona grupa tańca, w którym oczywiście też brałem udział. I to był taniec towarzyski Lustep, to też pamiętam. I to też nie było tak, że to się przychodziło z ulicy i nagle się w nim było. To były dwu-, trzyetapowe castingi wybierane na poczucie rytmu i tak dalej. Więc to wszystko było mega profesjonalne, co oczywiście potem skutkowało wyjazdami przeróżne festiwale i wycieczki. I zawsze się z czymś wracało, z jakimś pucharem, Grand Prix, dyplomem. Jeszcze mi się nie udało namówić pani Bożenki na taką... To namawiamy ją tutaj z tego miejsca, namawiamy koniecznie. Jak wyglądały próby z Bożeną Samelą? Podziwiam ją za to, jaką jest zorganizowaną osobą, bo ogarnięcie 20, czasami 30-osobowej grupy, tam każdy wiedział, jakie miejsce ma zająć, każdy musiał wiedzieć, gdzie ma stanąć i to rzeczywiście było takim mobilizatorem, żeby było wszystko fajnie i porządnie. Natomiast tak samo wyglądało z tańcami. Też zawsze każdy układ, każdy krok był dopracowany, wszystko było fajnie zorganizowane, więc mnóstwo potu, łez lało się strumieniami, bo to była naprawdę ciężka praca, żeby to wszystko wyglądało. Zresztą oczywiście można to wspomnienie obejrzeć, które Maciek Szczykutowicz wspaniale mnie tam zebrał swoją kamerą na któryś tam dniach w Ochocku. Rozumiem, że te układy taneczne, które prezentowaliście, one miały swoje jakieś nazwy, tytuły. Pamiętasz któryś? To były wszystkie tańce latynoamerykańskie, czyli na przykład, nie chcę teraz pomylić, bo to tam są różne rodzaje, ale były czacze, samby, disco czacze z moją partnerką Katarzyną Sikorską. Z czego się zaczęła muzyczna edukacja? Drugą osobą, która jest odpowiedzialna za moje miejsce, w którym tutaj w tym momencie jestem i to, co robię, to jest pani Ania Staszewska-Sitkowska, która utworzyła też w latach 90. Boże, jak to brzmi w ogóle, w latach 90. Ognisko muzyczne plus Wojtek Gonzala, który pilnował tego kształcenia słuchu i tych zasad muzycznych, ale to oczywiście owocuje teraz, że mamy to wszystko gdzieś tam opanowane i było nam łatwiej. Ale jeszcze sięgnę wcześniej pamięcią, za tą muzyką też stał pan Stanisław Pożoga. Są trzy ośrodki takie, które kształciły i miały wpływ na nas wszystkich muzykujących ludzi z terenu Ochocka. To właśnie pan Stanisław Pożoga jako nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, Dom Kultury,
prywatne ognisko Ani Sitkowskiej. Muzyczne. Ten czas wy jako instruktorzy mieliście dla nas jako adeptów, to wy go mieliście po prostu. Mieliście go cały czas, mieliście go bez podziału na to, że ktoś teraz musi wyjść, bo ktoś musi wejść. Tak? Jasne, i prawie bez ograniczeń. Teraz... Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, ewentualnie ograniczenia były wtedy, kiedy było już zamykanie i włączanie alarmu, trzeba było wtedy wyjść, bo niestety już dalej się nie dało zostać. Bartku, jakiś wyjazd szczególny, który ci gdzieś w pamięci został? Taki wyjazd był właśnie nad morze i do tej pory go pamiętam, to było Kołobrzeg Sianorzęty. Lat temu bardzo dawno, czy na Sielpie na przykład, weekendowe wyjazdy na Sielpie, czy na Brody, to takie były 2-3-dniowe wyjazdy, gdzie mogliśmy jako artyści odpocząć od tej pracy i tacy zostać docenieni, że rzeczywiście to, co robimy, no to jest takie zauważalne i docenialne. Ja bardzo mile też wspominam wyjazdy takie, co teraz może być śmieszne dla takich młodych ludzi, na tak zwane wszystkie dożynki, bo tego też było mnóstwo, święto pieczonego ziemniaka, święto jabłka, gdzie się wracało z torbami jabłek, z torbami ziemniaków i cały ten splendor tego wyjazdu, to wszystko było takie my dzieci, plus koło gospodyń wiejskich, które zresztą przez ciebie było prowadzone. To było wszystko w jednym autokarze i nie było czegoś takiego, że jakiegoś podziału, tutaj wszyscy byliśmy tacy... Tak, wszyscy byliśmy pod szyldem Domu Kultury w Wąchocku i bardzo mile wspominam takich typowych dni Wąchocka, bo potem się to przerodziło w taki jednodniowy festiwal, nie wiem jak to nazwać, jak już zgubiło swoje miejsce i nie było to tym miejscem pod kościołem, w sensie całym zapleczem, gdzie było Dom Kultury, scena Domu Kultury plus wszystko to, co było wokoło. Natomiast jak się to przeniosło już tam nad zalew, to mam wrażenie, że ta... aura takiego tych wydarzeń, tej gwiazdy, która w piątek zawsze była to się nazywało Gospodarze Gościom, tak? Pierwszy dzień. Tak, Gospodarze Gościom i to było takie wyjątkowe, bo wtedy przeważnie było takie coś wow. W sobotę była Gwiazda Wieczoru, zawsze ktoś taki, na kogo się czekało, kogo się oglądało jeszcze w telewizji, oglądało w gazetach, była dyskoteka, więc to były 3 dni takich emocji, przygotowań. I trochę im tego brakuje, ponieważ bardzo często w ogóle jesteśmy w domu, przyjeżdżamy do mamy co drugi weekend. Takich dni Wąchocka brakuje, jak było to kiedyś zorganizowane. Zjazd Sołtysów i turniej Sołtysów. Też to była trzydniowa impreza i on troszkę przyjął tę rolę. No tak, tylko że to już była taka impreza zamknięta, która skupiała się na Sołtysach, a już tak z magii tych dni Wąchocka, że to było... Dom Kultury jako gospodarz prezentował wszystkie koła, wszystkie zespoły, jakie tam działały. Tak. Wtedy chwaliliśmy jeszcze działał, coś było w rodzaju kabaretonu. Tylko wtedy chyba w kabaretonie to już brali udział tacy starsi. I tu gdzieś pamiętam Rafała Florczyka na przykład. Rozmawialiśmy ostatnio. Tomek Zaczek, nie? Jesteśmy troszkę nawet z Rafałem umówieni na taką rozmowę o tych kabaretach. Tomek jeszcze był Banasi. Tak. Pamiętam już niestety świętej pamięci Grześka Korzeniowskiego, który też deskach wąchockich brał udział. No, myślę, że wymieniać można byłoby tutaj godzinami ludzi. Ale i przede wszystkim was instruktorów, którzy też, też jest. No właśnie, a z którymi się zetknąłeś osobiście, instruktorami? Z panią Małgosią Bachurską, potem były z Tomkiem Cisowskim, kogo jeszcze? Iwonka Kalisz, którą też pamiętam i pozdrawiam. Jacek Opozda, Piotrek Cichocki, Sylwester Bernaciak. Adam Bernaciak. Oczywiście, Marek Samsonowski, tak, prawda? Tutaj nie możemy zapominać. Drodzy Państwo, zwrócę uwagę, zobaczcie, jak Bartek wszystkich pamięta. Będą jeżeli kogoś pominę, to przepraszam od razu, bo to... Ci, którzy będą wspominać innych instruktorów, także spokojnie. Tak, no mam nadzieję, że wszystkich wymienią. Publicznie, spokojnie mogę ci poinformować, że przygotowuj się do 50. To będziemy prawie obchodzić równo wiek swój, więc... Bardzo serdecznie dziękuję, że... Ja również. Znalazłeś dla nas chwilę czasu. Do zobaczenia, że tak powiem, w realu. Jak przyjedziesz kiedyś, zapraszamy. Oczywiście zawsze dla ciebie drzwi w Domu Kultury otwarte. To chyba nie trzeba mówić. To jest oczywiście... A ja mam jeszcze tutaj taki postulat, żeby oczywiście jak nas otworzą, bo to świetny pomysł z jazzowymi zaduszkami, które były chyba jeden raz tylko zrobione przy współudziale twojej wspaniałej córki. Bardzo miłe przeżycie, siąść tam i posłuchać właśnie dobrze grających muzyków. Tak, nasi lokalni ludzie tutaj, albo z samego Wąchocka, albo z okolic, nasi przyjaciele, z którymi się kiedyś... Jest ich coraz więcej i coraz zdolniejsi. Cholera. Bartek, bardzo młodzi dziękuję. Zdolni.
Ja również. Młodzi zdolni, niepokorni. Do tego i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Bartek.